Cześć wszystkim. Ileś osób mi się pyta, co się dzieje z Inżynierią? Dlaczego nie pojawiają się nowe odcinki? I odpowiedź jest prosta. Mam rodzinę. Mam dwójkę małych dzieci, którymi się muszę zajmować, co powoduje, że mam drastycznie mało czasu na kręcenie filmów oraz drastycznie mało miejsca na kręcenie filmów. No bo po prostu w domu jest cały czas hurgot, hałas, muzyczki, cała ta otoczka, która jest zupełnie nieznana ludziom, nie mają dzieci. Naprawdę jest to trudny okres. Podobno mężczyźni tłumaczą to, jeżeli sobie wymieniają się informacjami ze sobą, że to jest po prostu trudny czas. Ale powoli dzieci trochę dorastają. Jedno już ma 1,5 roku, drugie już ma 3,5 roku. Więc powoli mam nadzieję, że inżynieriada się troszkę rozkręci. I na początek mam taki pomysł, bo zbudowałem sobie urządzenie, którym będę mógł zrobić sobie takie małe studio. To urządzenie to jest kawałek takiej płyty, jak widzicie, który będzie takim specjalnym statywem, gdzie będzie można kręcić różne filmy z ujęcia z góry. Tutaj mamy taki statyw. Tą powłokę można zdejmować. Zobaczcie. Potem mam po prostu czarne tło, ale jeżeli będziemy robili coś, co może uszkodzić mi tą podstawę, to zapewne będę miał włożony tutaj kawałek tego materiału. Teraz dalej, budowałem sobie do tego takie dwa maszty. One są w kształcie litery T i myk polega na tym, żeby tutaj stworzyć taką poprzeczkę. Jeśli przyjrzycie się tutaj, może ja wam pokażę bliżej. O, to tutaj mam takie dziurki, gdzie będzie można to wszystko przykręcać. Można po prostu przykręcać te maszty w różnych pozycjach, więc jest pełna jakby tutaj dowolność tego ustawienia. No dobra, to w takim razie ja wezmę, przykręcę najpierw te maszty, a potem zamocujemy tą poprzeczkę. Ok? Do przykręcenia masztów mam takie długie śruby z AliExpress. Tutaj w masztach mam nakrętki. Dzięki czemu wystarczy, że całość po prostu postawię w ten sposób. Puszczę tu od dołu śrubę. I zaraz będzie przykręcony. Jeden masz przykręcony. Przykręcamy drugi. Dobra, mamy przykręcone dwa maszty, teraz poprzeczka. Dobra. I teraz mamy tutaj belkę. Całość jest z drewna, więc jest w miarę taka stabilna, że nawet jeżeli są jakieś drgania, to one się maskują. Tutaj jeżeli spojrzycie, o, tutaj mamy taki uchwyt, którym możemy sobie zamocować właśnie kamerę, z góry będzie patrzyła. Oraz mamy dużo możliwości przesuwania tego uchwytu. Tutaj mamy też dużo dziur, dzięki czemu możemy sobie zamocować jakieś dodatkowe światło, może jakiś mikrofon. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie układać. A teraz założymy jeszcze kamerę. Teraz zakładamy kamerę. Tu
jeszcze na górę zakładamy taki pasek, który dociągnie całość tutaj do konstrukcji, żeby się nie bujała. Ale najpierw musimy otworzyć sobie ekran. I tak teraz wygląda. Tak to wygląda z perspektywy osoby, która tu będzie pracowała. Będzie widać, co się dzieje tutaj na dole. Oraz, nie wiem, tu widzicie właśnie też, jednocześnie będzie można obserwować, gdzie jest ręka. Widzicie? Ręka, można sobie na przykład zmniejszyć, zwiększyć bądź zmniejszyć tutaj zoom, więc będzie tutaj bardzo dużo możliwości ustawiania. Jeżeli się okaże na przykład, że będzie za głośno, zawsze będzie można podłączyć tutaj mikrofon jakiś taki do blisko moich ust, a może nawet laryngofon, jeżeli się okaże, że będzie za głośno. Tak więc zobaczymy. No i w takim zestawie mam nadzieję, że teraz zaczną się pojawiać jakieś filmy tutaj o różnych zabawkach, o różnych rozwiązaniach, a także położę pewnie tutaj taką jakąś tablicę i będę mógł na przykład wam coś narysować, coś opowiedzieć o jakichś naukach technicznych, radiowych, albo cokolwiek mi przyjdzie do głowy. I to tyle, słuchajcie. Pozdrawiam w takim razie wszystkich. Subskrybujcie. A i przy okazji, nie zapomnijcie pozdrowić wszystkich 62 osób, które zrezygnowały z subskrypcji tego kanału, bo myślały, że rzeczywiście zamierzam gotować. Nie, to był tylko żart. Pa, pa. To jeszcze nie koniec.